Piękną, słoneczną niedzielę 12 maja w Zebrzydowicach swoje święto mieli fani motoryzacji, szczególnie tej sprzed lat. A to za sprawą organizowanego po raz 12 rajdu synchronicznego pojazdów zabytkowych. Tegoroczna edycja była memoriałem Jacka Koniecznego, który był pomysłodawcą wydarzenia, a który zmarł przed rokiem. Ten rajd jest wyjątkowy, drodzy Państwo. Idea narodziła się 12 lat temu. Pomysłodawcą tego rajdu był świętej pamięci Jacek Konieczny. I to właśnie ten rajd, dzisiejszy rajd, jest dla niego. Ja myślę, że on jest tam u góry i cieszy się, że ta tradycja, bo tak można powiedzieć, nie umarła. Więc wręcz przeciwnie, myślę, tych pojazdów, tych motocykli jest z roku na rok coraz więcej i to nas bardzo cieszy. Jego też by to cieszyło i ten rajd jest właśnie dzisiaj dla niego. Ta edycja 12 jest właśnie, Jacku, dla ciebie. Pozdrawiamy cię. Myślę, że teraz patrzysz na nas z góry i kibicujesz każdemu, tak jak tutaj Państwo przyjechali, bo prawie wszyscy chyba Jacka znaliśmy, więc myślę, że jest to podwójna okazja. Rajd ma proste zasady. Należy dwa razy przejechać pętlem wokół stawu Mieńszczok w jak najbardziej zbliżonym czasie. Wśród startujących znalazł się posiadacz pierwszej wersji Trabanta, pan Kazimierz Pisarski, który opowiedział nam o swoim pojeździe, a historię ma bogatą. To jest Trabant 62 rok, po prostu sprawny, no jest to ładne takie cacko, bez naprawy jeździ na zloty, na spotkania różnego rodzaju, jakieś starsze takie konkursy, tego to raczej starał się pierwsze miejsce praktycznie mieć. Ale o co jeszcze chodzi? Jest to P60, to jest z tych pierwszych Trabantów oczywiście. No, to jest 600 pojemność i można powiedzieć, że miejsca według malucha czy tego jest bardzo, bardzo dużo. Pakownik, bagażnik na te lata wtedy, no to był model praktyczny do przemieszczania się. Ludzie na wczasy jeździli. On był 3 razy w Bułgarii bez naprawy. Dojechał do Bułgarii na wczasy z rodziną. A jak długo jest w Pana rękach? No, ja mam 5. rok. A drugi właściciel jestem. Tamten pan, który jeździł, to wszystko miał to ponotowane. Gdzie, jakie, co wymiana, jakie tego, jako trasa, gdzie odpoczynek, ile zużycie paliwa. Wszystko w rejestrze miał od początku aż do końca. Dziękuję bardzo. No. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom. Nie ma jednak rajdu bez zwycięzców. W kategorii motocykle pierwsze miejsce zajął Ryszard Biernacki, drugie miejsce Witold Bizoń, a trzecie zajął Daniel Żebrok. W kategorii samochodów wygrał Szymon Kowalski, tuż za nim znalazł się Paweł Ernst, a trzecie miejsce ex aequo zajęli panowie Sławomir Macura i Maciej Węglarzy. Szczegółowe wyniki zostaną opublikowane na stronie cieszyńskiego Automobil Klubu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Przemysław Losse.